ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów. Rozdział 8. Co to znaczy, że ktoś jest biedny? Czytają Aniela Rossa, Klara Rossa, Marcin Rossa. Gdzie podziały się moje przedszkolaki? Zastanawiała się głośno pani Natalia, gdy pewnego ranka oczekiwała przed salą na dzieci. Okrzyki maluchów skierowały jej kroki do szatni przedszkola. Dzień dobry, moi kochani. Co tu robicie tak długo? Za chwilę zaczynamy zajęcia. Dzień dobry! Odpowiedziały chórem dzieci zgromadzone przy skrzynkach pełnych karmy dla zwierząt ze schroniska. Proszę pani, dziś jest ostatni dzień zbiórki i liczymy, ile udało nam się zebrać jedzenia dla piesków. Powiedziała podekscytowana Zosia. Mnóstwo! Wykrzyknął z radością Max. Każde dziecko przyniosło puszkę albo paczkę karmy. Ja przyniosłem najwięcej, wtrącił z wyższością Bartek. A Marta przyniosła najmniej, tylko jedną paczkę karmy. Dziewczynka o dwóch rudych warkoczykach spuściła głowę i odsunęła się w kąt. Zosia szybko podeszła do niej, objęła ją ramieniem i powiedziała do Bartka. Jesteś bardzo niegrzeczny. Każdy przyniósł tyle karmy, ile mógł. No właśnie. Nie każdego stać na to, aby kupić całą reklamówkę puszek z jedzeniem. Ja również przyniosłem tyle, ile mogłem. Max stanął po stronie dziewczynek. Czyli jesteście biedni, a jestem bogaty, jestem lepszy od was, wykrzykiwał złośliwie Bartek, a na koniec pokazał dzieciom język. Pani Natalia wkroczyła między dzieci, pochyliła się nad przedszkolakiem i położyła mu rękę na ramieniu. Bartku, czuję się zawiedziona twoim zachowaniem. Następnie wyprostowała się i powiedziała do całej grupy. Moje drogie przedszkolaki, widzę, że musimy poważnie porozmawiać. Zapraszam wszystkich na dywan w sali. Dzieci smutne wkroczyły do sali i bez większego entuzjazmu usiadły w kółku na dywanie. Pani Natalia przesunęła się bliżej nich, by było ją lepiej słyszeć i zapytała. Co to znaczy, że ktoś jest biedny? Nad głowami dzieci pojawił się las rąk. To znaczy, że nie ma co jeść. Nie trać go na tablet. To się stare ubrania. Nie ma gdzie mieszkać. Padały odpowiedzi z ust przedszkolaków. Każdy z was ma trochę racji. Biedny człowiek to taki, który zarabia za mało pieniędzy i nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, które są niezbędne do życia. Tłumaczyła pani Natalia. Biedną osobę nie stać na kupienie jedzenia czy ubrań. Biedni ludzie często nie mają gdzie mieszkać, nie posiadają samochodu. Czyli Bartek skłamał! Trąciła Zosia. Żadne z dzieci w naszym przedszkolu nie jest biedne. Wszyscy mamy co jeść i nosimy ubrania, dodał szybko Max. Każdy z nas mieszka w domu. Powiedziała cicho Marta i ukradkiem spojrzała na czerwonego ze wstydu Bartka. Macie rację. Jednak czasem mówimy o kimś, że jest biedny, mimo że ma co jeść i gdzie mieszkać. Ale na przykład nie zdać go na kupno laptopa lub wakacyjny wyjazd. Tłumaczyła pani Natalia. Czyli bogaty człowiek to ten, który może kupić sobie wszystko, co chce? Zapytało jedno z dzieci. Wszystko to pewnie nie. Odpowiedziała ze śmiechem pani. Mówimy, że ktoś jest bogaty, gdy zarabia na tyle dużo pieniędzy, że nie tylko zaspokaja swoje najważniejsze potrzeby, ale również zachcianki. Wiem, co to są zachcianki, powiedział Max. Rozmawiałem o tym kiedyś z tatą. Zachcianki to na przykład wyjście na lody, kupienie drugiego telewizora albo podróż do innego kraju. Bardzo dobrze, Max. Pamiętajcie, moi kochani, wszyscy jesteśmy równi, bez względu na to, ile posiadamy pieniędzy. Każdy zasługuje na szacunek, zarówno ludzie bogaci, jak i biedni. Pani Natalia zwróciła się do Bartka. Bartku, czy chciałbyś nam coś powiedzieć? Chłopiec wstał i nieśmiało powiedział. Chciałbym przeprosić wszystkie dzieci za to, jak się zachowałem, a zwłaszcza Martę, Zosię i Maxa. Bardzo się cieszę, że wszystko sobie wyjaśniliśmy. Pani uśmiechnęła się do przedszkolaków. A teraz proszę, dzieci, abyście umyły ręce, bo nadszedł czas na śniadanie. W trakcie posiłku Bartek podszedł do stoliczka, przy którym siedziały Zosia z Martą i wyciągnął w ich stronę paczkę z żelkami. Jeszcze raz was przepraszam. Żelki na zgodę? Dziękuję, ale nie jem żelków. Odmówiła grzecznie Marta. Mama mówi, że zawierają dużo cukru i są bardzo niezdrowe. Jak to? Spytał zaskoczony Bartek. W telewizji mówili, że te żelki zawierają wiele witamin, a przecież witaminy są nam potrzebne, abyśmy byli zdrowi, silni i weseli.
Nie jedz tych żelków, nie oglądaj reklam. Doradziła zdziwionemu chłopcu koleżanka. Mój tata mówi, że reklamy często kłamią. Zaciekawiona Zosia zapytała koleżankę. Marto, a co to takiego reklama?